warsztat dotyczył przede wszystkim krótkich, szybkich i jakościowych badań, które możemy robić na każdym etapie procesu i które są odskocznią do naszych typowych, drogich badań, które zapewnia nam agencja i biuro projektowe, biuro, każde biuro badawcze, to znaczy większość biur badawczych tak naprawdę. Nasze badania UX-eriowe są tanie i zapewniają odpowiedź w ciągu już 2 dni i kosztują rzędu 390 zł netto. To jest wow, niedużo. Więc tak naprawdę to, co chciałem zaszczepić tam podczas konferencji, to jest to, że warto badać na każdym etapie i nie wolno się bać tych badań, bo badania wcale nie są bolesne, nie są długotrwałe, nie są drogie i nie dają raportów, które mają 100 stron. Potrafią badania odpowiedzieć szybko na nasze pytania i na główne problemy. Dane mobilne i marketingowe i desktopowe. To są różne dane, które przechowujemy na komórkach, na komputerach użytkowników. Wykorzystujemy... A właśnie, słuchajcie, ja niedawno właśnie jedna z fajniejszych rzeczy. Dane behawioralne, które przechowujemy na mobile oraz na desktopie do tego, żeby przygotować lepszą ofertę. To są wszelkie dane użytkowników, które zbieramy. To są dane, które mamy, które przetwarzamy do celu lepszego, chociażby spersonalizowania oferty, tudzież przekazania innych treści dla użytkowników. Jeżeli chodzi o mój wykład, tak naprawdę chciałem zaszczepić w nas kulturę badań. Na Zachodzie budżety poświęcone na badania są znacznie większe niż u nas. To jest dziwne, bo tak naprawdę większość polskich firm nie bada. Z tego, co sprawdzaliśmy, dlatego że się boją po prostu tych badań. Boją się płacić, boją się długo czekać. Więc to, co my zaszczepiamy, to jest kultura szybkich, krótkich, jakościowych badań.